na obrotach w Grand Finals. Trzymamy mocno kciuki. Dzisiaj przygotowaliśmy nową konfigurację toru. Jedziemy na rewersie. Dwie kwalifikacje po 8 minut plus jeden finał na 16 okrążeń. Speed stop. Zapraszam do śledzenia. Naładowanie baterii. Ja w każdym razie dlatego tu jestem. To co, podnoszenie techniki jazdy. Dobra zabawa. Miłe spędzenie czasu. Poza tym dużo się człowiek uczy, jeżeli chodzi o zachowanie, kontrolę własnych emocji, szukanie błędów, znajdowanie tego limitu własnych umiejętności. Bardziej. Fajna atmosfera, można się pobawić, odreagować od codziennego życia, fajnie spędzić czas, tyle. A macie coś takiego, że jak wsiadacie do tych wózków, to taka adrenalinka jest, taka trochę się czujecie jak kierowcę F1, takie co prawda trochę w mniejszej skali, tak, ale rywalizacja... Na pewno, pewnie, że tak, szczególnie start do wyścigu to jest miły moment, jest fajny. Poza tym... Co tydzień jest inna konfiguracja, także człowiek uczy się nowych elementów na torze i to jest bardzo fajne. Myślę, że tutaj Sławek i reszta ekipy, Marcin, robi mega robotę, jeżeli chodzi o wrocławski rynek, zresztą nawet widać po wynikach ogólnopolskich, czy nawet już w Europie, jeżeli chodzi o zawodników, którzy tutaj startują. Thank you.
Łukasz Rosłanowski. Panowie, konfiguracja trudna? A to mówi pierwszy? Kto chce? Idealna wręcz. Idealna dzisiaj konfiguracja. Wszystko wychodziło tak jak chciałem. Uspokojenie jazdy. Także zobaczymy, co będzie w wyścigu. Jak z szykanami, bo patrząc po wynikach do finału, spore takie przetasowanie wielu zawodników, którzy zazwyczaj jeżdżą w grupie B, dzisiaj już trochę wyżej. Sporo uważania na te szykany. Bierzecie jakiś, jakby to powiedzieć, respekt taki, zwalniacie, czy... Szykany zawsze powodują, że jedziecie ostrożniej, tak? Żeby nie dostać kary. Niekoniecznie wykorzystuje się maksimum, ale najważniejsze jest, żeby trzeba się je jak najbliżej nie dopnąć, tak? I najlepiej wyjść. Dobrze, tak. Co macie w głowach przed takim startem finału? O czym myślicie? Byle dojechać do przodu, macie już jakąś strategię, coś myślicie i jesteście jeden za drugim, tak? Już macie jakieś pomysły na siebie, wiadomo, że to pewnie nic nie powiecie, ale... No cóż, nie, to się układa na bieżąco. Widzimy, jak wygląda start, jak się wszystko ułoży. Nie dać, no. Tylko gaz, cały czas do przodu, uciekać jak najszybciej od kolegów i tyle. Adrenalina większa oczywiście, tak. Bardziej niż przed kwalem. Na wyścigu no to trzeba myśleć o tych, co są przed tobą i za tobą, tak? I strategia? Nie ma czegoś takiego, tylko w wyścigu wychodzi. Jak się jedzie, jak się składa, wszystko. No to okej, to zobaczymy, co będzie po finale. Leszek Borowiec, pole position, Łukasz Rosłanowski, drugie miejsce. Kuba Czernal będzie startował z trzeciego miejsca, ale zaraz porozmawiamy. Z nami chłopaki z zespołu Best Lab RT. W ten weekend startowaliście w Pradze w wyścigu 12-godzinnym. Może Kuba w skrócie, jako że trzymasz puchar, podsumowanie tych zawodów, coś... Co tam się działo? A więc na początku była sesja taka, powiedzmy, treningowa. W sesji treningowej wypadliśmy, mam wrażenie, dosyć dobrze, ponieważ daliśmy radę złapać tempo miejscowych, daliśmy radę jakby utrzymać się za nimi, więc to wyszło nam na plus, to pozwoliło nam wejść w wyścig dosyć pewnie. Po wyścigu po 12 godzinach zajęliśmy 9 pozycję ze stratą 14 okrążeń do liderów i ze stratą 2 okrążeń różnych poprzedzających. Chłopaki, jeździcie nie tylko na naszym torze, ale i teraz już wyjazdy, powiedzmy, zagraniczne. Jak jedziecie, stawiacie sobie jakąś poprzeczkę, miejsce, które musicie zająć, czy po prostu jak Adam Małysz, oddać 2 dobre skoki i do dołu? Znaczy w tym przypadku nie znaleźliśmy w ogóle konkurencji, więc ciężko było jakkolwiek sobie przewidzieć, co trzeba zrobić. No, plan minimum nie być ostatni. No i został zrobiony. Z tego, co kierownik tam zawodów nam powiedział, że jest zaskoczony naszym wynikiem, bo wszyscy inni znają ten tor bardzo dobrze, jeżdżą cały czas. A czołowa szóstka to już naprawdę jest bardzo wysoki poziom. Zasadniczo po kwalifikacjach zajmowaliśmy 6 miejsce i tak trochę mieliśmy ochotę je utrzymać co najmniej. Niestety nie wyszło do końca, więc... Ale i tak... Mateusz, Kuba wspominał o takiej analizie konkurencji, jak startujecie, nie wiem, tutaj na torze. Zawsze bierzecie pod uwagę, kto jest gdzie, czy nie zwracasz na to uwagi i jedziesz swoje? Znaczy powiem tak, no chyba najbardziej opłaca się jednak jechać swoje, mieć troszkę czystą głowę, nie przejmować się tą całą resztą, tylko dać siebie 100%, no i wtedy chyba najlepsze wyniki. Każdy osiąga, zaczyna się myślenie, kto jest gdzie, troszkę się robi presja i wtedy łatwiej, troszkę obłędy. Także trzeba na spokojnie, staramy się nie myśleć o tym, chociaż wiadomo, że jak jest Leszek z tyłu, to zawsze troszkę człowiek ma inne myśli w głowie. No, trzeba uspokajać głowę. No okej, dobra, to gratuluję Wam jeszcze raz i będziemy zaczynać już finał. We'll be right back.
finału A, Jakub Czernal, Leszek Borowiec, Kuba Bieniek. Może zacznę od Kuby Czernala i Kuby Bieńka. Powiem wam, oglądaliśmy ten wyścig, tak, bo jakby nie patrzeć, sędziowałem. I w pewnym momencie, jak już poszła ta szachownica, to zacząłem się zastanawiać, skąd wy się tam wzięliście, tak? Bo walka cały czas była, rosła. Leszek Borowiec, ty na początku jeszcze tam próbowałeś, ale zrobiliście pit stopy wcześniej i nagle kilka kółek przed końcem, a wy w czołówce. Czy mam wrażenie, że to wynikało z naszych czasów przede wszystkim, ponieważ Lechu i Łukasz jechali pół sekundy praktycznie wolniej od nas, przez co jeżeli rozdzieliliśmy się. Po prostu w momencie, w którym nas tam nie było, dojechaliśmy ich mocno po pit stopach, wyjechali za nami. Trzeba była decyzja szybko do pit stopu i zrobić sobie miejsce. Jechałem cały wyścig praktycznie sam. Jak kogoś doganiałem, akurat zjeżdżał do pit stopu. No i tempo mogłem utrzymać na stopy takie samo. Właściwie nie wiedziałem do końca, że jadę na pierwszym miejscu. Wiedziałem, że jestem w stanie nadrobić trochę czasu, ale zaskoczyło mnie, że Leszek wyjechał tak bezpiecznie daleko ode mnie, tam chyba 5 sekund. No to było zaskoczenie. Chyba też kluczowe był twój pit stop. Łukasz wyjechał dużo wcześniej, później wyjechał na punkty torty, jeszcze tam miałeś przecierki z łatki bardzo. Nie, no to był mały tam, ale tempo utrzymywałem cały czas takie samo, także... No, szacunek dla gości. No, poszli ładnie w dniu. Zrobili kawał dobrej roboty. Ja z Łukaszem utrzymywaliśmy to samo tempo, ten sam czas, powtarzalny. Także... Dzisiaj jest nigdzie. Zmiana właśnie... To, że byliśmy wcześniej na innych zawodach, inne wózki i trzeba się sobie dostosowywać. Nie jechać na pamięć, tylko dzisiaj od nowa poznawałem te wózki. Jechałem spokojnie i to jest właśnie ten wynik. Klasyfikacja generalna, tam odejmujemy te dwie rundy. Przeliczaliście już sobie to, oglądaliście, jak to wygląda, jak sytuacja, czy na razie was to nie interesuje. Do 12 rundy, tak? Niemożliwe. Tak, jesteś drugi. Niemożliwe. Nie bijcie się. Nie wątpię. Dobra, no to może już po awantura po zawodzie.